Dziś nasza szczęśliwa trzynastka gości w Centrum Nauki Kopernik. Dużo tu się będzie działo, oj, będzie się działo. Zobaczcie sami. To pierwsze miejsce, które odwiedzimy z kamerą, poszukując najciekawszych projektów powstałych dzięki funduszom europejskim. Ponad 200-milionowa unijna dotacja pozwoliła na zbudowanie futurystycznego centrum, o jakim dawniej w Polsce można było tylko pomarzyć. Tu wiedza sama wchodzi do głowy, a nauka jest przyjemnością i zabawą. Marysiu, a dlaczego Wam się tu podoba, a na przykład nie chce Wam się uczyć fizyki, chemii, czyli tych rzeczy, które tutaj są w praktyce pokazywane? No bo jak jesteśmy w klasie, to Pani tam mówi i mówi, a tutaj możemy wszystko spróbować i dotknąć, no jest... Jest fajnie. Tak. Adam, co będziemy oglądać, dlaczego to centrum powstało? Tylko po to, żeby było fajniej na lekcjach potem fizyki, chemii? Centrum powstało, bo brakowało czegoś takiego w Polsce. Tak naprawdę nasza edukacja jest nastawiona na wiedzę merytoryczną, uczymy się, wpływamy, a nie ma tej takiej pokazówki. Przecież to wszystko można fajnie pokazać, i fizykę, i chemię, i biologię. I właśnie czymś takim jest nasze centrum. Jest takim miejscem, gdzie może ktoś przyjść, zobaczyć jakie zasady działa siła nośna, po tym, zanim się tego nauczył, a poprzeprowadzić różne eksperymenty z biologii, z chemii. I właśnie dlatego. Dużo jest tu ludzi bardzo, bo ja przyznam szczerze, że dwa razy próbowałam. Były takie kolejki, że nie udało nam się dostać. Dzisiaj jesteśmy pierwszy raz i powiem szczerze, jestem zaszokowana. Tak, ludzi jest bardzo dużo i to już od początku otwarcia. Właściwie ilość osób się nie zmniejsza, a kolejki są cały czas. To centrum powstało za pieniądze miasta, ale nie tylko. Nie, dużo pieniędzy też włożyła Unia Europejska. Bo chciała nas czegoś nauczyć? No, myślę, że ktoś uznał, że jest to projekt bardzo wartościowy i że coś takiego powinno powstać. I ja się z tym absolutnie zgadzam. Słuchajcie, byliście kiedyś w miejscu, gdzie było trzęsienie ziemi? Nie. Chcecie zobaczyć trzęsienie ziemi takie prawie prawdziwe? Tak. Taka nasza mała symulacja trzęsienia ziemi. Jak to naprawdę może wyglądać? W Polsce nie ma trzęsień ziemi. No, nie ma i raczej... Na szczęście. Teren nie zimny. Tak, znaczy my nie jesteśmy na styku płyt tektonicznych. Nie ma wulkanów ani żadnych takich zjawisk, które są na przykład w Japonii, prawda? Gdybyśmy mieli wulkany, zjawiska takie tektoniczne, to wtedy by u nas były trzęsienie ziemi. Ale my jesteśmy bezpieczni pod tym względem. Łóżko fakira, a właściwie dwa łóżka. Jedno jest z takimi drewnianymi kulami, a drugie jest z takimi kolcami. Uwaga, uwaga, odsuń się. Wow! I na tym trzeba leżeć. Na tym trzeba leżeć. Pola. A powiedz mi, jak ci się leży na tych drewnianych kulach? Dość bardzo wrzynają się w moje plecy. To teraz spróbuj na kolcach, czy bardziej się wezmą, czy mniej. No, uwaga, boi się. Dobra, Adaś, to teraz pociągnij za wajchę. Potorturuj koleżankę. Żeby była twoja odpowiedzialność. Możesz ty! I co? Jak się leży? Pierwsze uczucie to jest oczywiście ból, natomiast tak później to się wnioskuje, że jest na pewno wygodniej niż na tych na pewno tych jest wygodniej. Słuchajcie, a wiecie dlaczego tak jest, że na tym się leży o wiele wygodniej niż na kulach? Czego? Nie. Dlaczego tak jest, wiecie? Niezbyt. Dlatego, że tych kolców jest bardzo dużo tutaj, a kul jest tak naprawdę mało. I cały ciężar ciała się rozkłada na tych kolcach równomiernie. Tak. Dlatego praca fakira nie jest taka trudna, jak nam się wydaje. Nie, absolutnie. Każdy może być fakirem, przynajmniej tutaj kolce? U nas w Koperniku. To jest taki nasz model człowieka, któremu można włożyć wszystkie organy. Patrzcie, tutaj są te różne organy, na przykład serce. Gdzie możecie włożyć serce, jak myślicie? Tutaj. Ale tak? Czy może na odwrót? Mhm. Chyba... Ja wiem. No właśnie, tak. Żołądek. O, już! Dobra, mózg jest. Czyli już myśli. Ma serce, ma mózg. Co jeszcze jest potrzebne? Jelito! Jelito, żeby mógł trawić, jeść, prawda? No, prawie, trochę na odwrót. To żołądek. To jest żołądek taki śmieszny. Idzie tutaj, w szyi nie ma żołądek? Nie. Nie, spróbujcie może tutaj. Nie!
Byliście kiedyś w Filharmonii? Tak. Słuchajcie, to jest taka nasza orkiestra, dzięki której możecie poczuć się jak prawdziwi muzycy. A każda osoba siada na swoim miejscu i wtedy ten instrument, koło którego siedzi, zaczyna grać. I razem wszyscy odgrywają jeden utwór. Dobra, słuchajcie, no to proszę. Pola do trąbki. Będziesz trębaczem. Marysia do klarnetu. Adaś, ty będziesz grał na skrzypcach. Słuchajcie, a wy dziewczynki... O, Ania, ty będziesz grała na bębnie. Wyglądasz na taką bębniarę. Będziesz fajnie grała. A Natalka do fagoty. I teraz razem gracie cały jeden utwór. Panie ministrze, jesteśmy w miejscu niezwykłym. Ogromna przestrzeń, ogromne pieniądze. Ile to mogło kosztować? Od razu, przepraszam, że tak od razu pytam o pieniądze. Pieniądze są tutaj istotne, bo to prawda, projekt ponad 350 milionów złotych, z czego ta dotacja europejska ponad 200 milionów. Natomiast to jest projekt, który by nie powstał, gdyby nie pasja ludzi. To zaczyna się od dobrego pomysłu, od pasji. Tu akurat był pomysł pana profesora Turskiego. I co ważne, 2 lata i zrealizowane. Już działa. Wydaje się, że jeżeli się te pasje połączy właśnie z możliwościami, takimi jak dają fundusze europejskie, jest szansa na taki oto sukces, jak to Centrum Nauki Kopernik. My zaczynamy swoją podróż, szukając tych takich najbardziej udanych, najfajniejszych, najciekawszych obiektów, które zostały dzięki pomocy funduszy europejskich zbudowane. Czy skończył się już czas inwestowania tych pieniędzy w drogi, w te rzeczy nam niezbędne, w taką infrastrukturę i zaczął się czas właśnie w kulturę, w rekreację? Najważniejszy jest pomysł. Jeżeli ma się dobry pomysł, to można zrobić z pieniędzmi europejskimi prawie wszystko. No powiem tylko, że z 40 największych inwestycji w Polsce, 20 jest realizowanych ze środków europejskich. To jest skala ogromna. Miejsce, w którym jesteśmy, sąsiaduje z mostem północnym, z budową drugiej linii metra. To są wszystko pieniądze europejskie. My na co dzień o tym nie myślimy, bo to się dzieje i bardzo dobrze. Tak to ma funkcjonować. Są ludzie za to odpowiedzialni, dostają za to pieniądze, niech realizują, my możemy z tego korzystać. I to jest świetna rzecz. Czy ten pomysł, to jest wspaniały pomysł Centrum Nauki Kopernik, kiedy został zgłoszony, od razu dostał pieniądze? Od razu było wiadomo, że będzie realizowany? Ta droga jest prosta, ale nie aż tak. On nie tylko musiał uzyskać akceptację Ministerstwa Kultury, bo przypomnę, że ono wdraża akurat tę część pieniędzy europejskich, następnie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ale również musiał zostać zaakceptowany w Brukseli przez pracowników Komisji Europejskiej. A jaka jest konkurencja? Przeogromna. Ja nie mówię, że wszędzie powstają centra jak Kopernik, ale on naprawdę musiał z ikonami polskiej kultury stanąć w szranki. Czyli nie tylko tak wielkie projekty jak ten, ale także te maleńkie miały ogromną szansę i dostawały dotacje. Tak, myśmy zrealizowali do tej pory, my Polacy, 90 tysięcy projektów, kolejne 60 tysięcy projektów jest w trakcie realizacji. Czyli można powiedzieć tak, jeżeli wyjdziemy z domu i gdzieś się rozejrzymy w czasie 15-minutowego spaceru, to powinniśmy się natknąć na jakiś projekt realizowany z funduszy.